Jesteśmy obecni na posiedzeniu Parlamentu Młodych Rzeczpospolitej Polskiej, a chwilę po swoim przemówieniu gościem MyPolitics jest pan poseł Konrad Berkowicz z Konfederacji. Witamy. Witam państwa serdecznie, dzień dobry. Jakie jest pana przesłanie do młodych zgromadzonych na dzisiejszym parlamencie? Cytat ze Stanisława Lema, który powiedział to nie będąc młodym, a w duchu takim, że no, młodzi powinni tym bardziej to wziąć sobie do serca. Stanisław Lem powiedział, a ja mam poprawność polityczną w dupie. Czy zatem takie jest pana przesłanie do młodych tutaj dzisiaj zgromadzonych? Myśli pan... Zwracam uwagę, że Stanisław Lem to był wybitny przyrodnik i wybitny nie tylko twórca dzieł literackich, ale przede wszystkim wybitny filozof i trzeba wsłuchiwać się w głos tak mądrych ludzi. Osoby się tutaj zasiadające na dzisiejszym parlamencie, obradujące, zapewne w przyszłości będą rzeczywiście prawdziwymi posłami, prawdziwymi dorosłymi senatorami. Podczas, kiedy pan kończył przemówienie, Klub Młodych dla Wolności przyjął owację na stojąco, zafundował pan owację na stojąco. Myśli pan, że właśnie to pokolenie, że właśnie ci ludzie, którzy tutaj siedzą w Klubie Młodych dla Wolności, będą pana i pana kolegów z klubu następcami, że to jest przyszłość Konfederacji, czy jednak widzi pan jakieś zagrożenia dla przetrwania waszej formacji? Ja nie myślę, zwłaszcza w taki dzień, w ogóle w kategoriach konkretnej organizacji partyjnej, ciągłości właśnie takiej formalno-organizacyjnej. Ja myślę o przetrwaniu idei i cieszę się, że idea, którą krzewił przede wszystkim przez wiele, wiele lat w Polsce Janusz Korwin-Mikke, rozprzestrzeniła się, utrwaliła się i ma wielu następców, którzy dalej ją niosą, dalej ją bronią, bo nawet wśród ludzi obrażonych na Janusza Korwin-Mikkego, czy którzy stają w jakiejś opozycji do niego, nadal to są ci sami ludzie, których z tego systemowego snu wyrwał właśnie Janusz Korwin-Mikke i oni później nadal bronią idei wolności i mam nadzieję, że ci młodzi ludzie, którzy tu są, wierzę w to, właśnie będą kontynuować tę ważną misję, bo jeżeli przestaniemy mówić o wolności, to uda się ją zlikwidować przez ludzi, którzy myślą inaczej, zmienić definicję wolności i twierdzić na przykład, że ktoś ma wolność do czegoś, na przykład według praw człowieka człowiek ma prawo do mieszkania, prawda? Co jest oczywiście niewolnościowe, bo jak ktoś ma prawo do mieszkania, to znaczy, że trzeba komuś ograniczyć wolność, zabrać mu wypracowane pieniądze i kupić za to mieszkanie komuś, kto go nie ma. My chcemy bronić wolności. Panie pośle, MyPolitics obchodzi dzisiaj pierwszą rocznicę istnienia, utworzenia kanału. Jakie są pańskie życzenia dla naszego kanału i jaka jest pańskim zdaniem rola takich niezależnych, młodzieżowych mediów w polskiej debacie publicznej? Trzeba przede wszystkim powiedzieć, co to znaczy, że medium jest niezależne. Niezależne medium prawdziwe to jest właśnie medium niezależne od poprawności politycznej, bo są media formalnie niezależne od tej czy innej siły politycznej, ale jeżeli media poddają się poprawności politycznej, cenzurują polityków niepoprawnych politycznie, to przestają być niezależne. Poprawność polityczna, wyjaśnijmy, to jest twierdzenie, że można wyrażać poglądy, chyba że nie są zgodne z pewnym lewicowym paradygmatem, bo według tego lewicowego paradygmatu urażają czyjeś uczucia. Otóż ja jestem za tym, żeby każdy mógł głosić jakiekolwiek poglądy, dlatego na przykład byłem przeciw ustawie i głosowałem przeciw ustawie, która miałaby zakazać marszów LGBT, mimo że z ideologią LGBT się nie zgadzam, bo uważam ją za antywolnościową. Bardzo dziękujemy. Dziękuję bardzo.